Odszedł od nas Tadeusz Mazowiecki. My, gdańszczanie, będziemy zawsze pamiętali o jego roli w strajku w sierpniu 1980 roku, kiedy był jednym z doradców strajkujących stoczniowców. Pamiętamy go również ze strajku w maju 1988 roku, kiedy po raz kolejny stoczniowcy i studenci upomnieli się o wolność i solidarność. Ale przede wszystkim jesteśmy mu wdzięczni za to, co zrobił dla kraju jako współtwórca III Rzeczpospolitej, jako pierwszy niekomunistyczny premier rządu polskiego. Za to, że interes kraju, interes Polski stawiał wyżej niż interes środowiska politycznego, z którego się wywodził. Że prawda dla niego była zawsze ważniejsza niż interes partyjny, polityczny. Panie Tadeuszu, jesteśmy wdzięczni, że przyjął Pan od nas honorowe obywatelstwo miasta Gdańska, bo zawsze traktowaliśmy Pana jako jednego z nas, gdańszczanina. Dziękujemy, że był Pan z nami.